Cześć, w tym filmie wytłumaczę Ci, dlaczego Twojej nowej strony internetowej nie widać w Google i co możesz z tym fantem zrobić. Zapraszam do oglądania. Nowa strona internetowa na świeżo zarejestrowanej domenie od razu po utworzeniu nie jest automatycznie dodawana do wyszukiwarki Google. Roboty wykorzystywane przez wyszukiwarkę Google potrzebują pewnego czasu na to, aby zaindeksować stronę. To znaczy trafić na nią, przeskanować i sklasyfikować ją w wynikach wyszukiwania na konkretnym miejscu. Nie mówimy tu o wynikach sponsorowanych, które rządzą się troszkę innymi prawami. Taki proces może zająć nawet kilka tygodni. Z tego też powodu warto na samym początku uzbroić się w cierpliwość i podjąć próby promowania witryny innymi kanałami niż wyniki organiczne Google. Na stronę będzie można bowiem wejść na początku jedynie poprzez wpisanie jej pełnego adresu w pasku przeglądarki internetowej. Oczekując na samoistne pojawienie się strony w wynikach wyszukiwania, można rozpocząć samodzielnie pierwsze bezpłatne prace związane z jej pozycjonowaniem, które przyspieszą proces indeksacji strony. I teraz te działania to na przykład. W pierwszej kolejności warto sprawdzić, czy przypadkiem strona nie jest blokowana dla wyszukiwarki przez meta tag noindex lub plik robots.txt, dodawane często przez twórców stron na etapie jej budowy. Jeśli nie wiesz jak to zrobić, zapytaj autora swojej strony lub możesz też skontaktować się ze mną. W następnej kolejności można rozpocząć samodzielne promowanie witryny, które wpłynie również na jej widoczność w wyszukiwarkach. W tym celu warto zamieszczać adres strony w różnego rodzaju katalogach firm, w komentarzach na blogach czy w mediach społecznościowych. Oczywiście adres w postaci linku. Dodanie odpowiedniej liczby takich linków, czyli odnośników do witryny, jest w stanie sprawić, że strona zostanie zauważona przez roboty indeksujące. Czas oczekiwania na pojawienie się strony to również doskonały moment na jej rozbudowę, na przykład poprzez prowadzenie bloga. Blog to świetne narzędzie do dzielenia się informacjami z konkretnych obszarów swojej oferty, a odpowiednio prowadzony jest też wysoce premiowany przez wyszukiwarkę. Wymienione przed chwilą działania można wykonać samodzielnie i najczęściej skutkują one tym, że strona pojawia się w wynikach wyszukiwania przynajmniej na nazwę własną. Jeśli tak się nie stanie, istnieją trochę bardziej zaawansowane metody, które zwykle wymagają już skorzystania z pomocy osoby z odpowiednią wiedzą techniczną. I warto teraz w tym momencie zwrócić uwagę na jeszcze jedną kwestię. Zwykle wyświetlenie się strony w Google na nazwę własną naszej firmy czy domeny raczej nie jest tym, do czego dążymy pod kątem pozyskiwania klientów. Interesować nas powinno wyświetlanie się jej na frazy kluczowe związane z ofertą naszej firmy, i aby osiągnąć taki efekt, najczęściej niezbędne będzie kompleksowe pozycjonowanie strony, nazywane często SEO. Firma zajmująca się SEO będzie w stanie wytypować słowa kluczowe, które pomogą w dotarciu ze stroną do odpowiednich odbiorców. Dodatkowo przeprowadzi odpowiednie linkowanie, optymalizację strony, czy wskaże długofalową strategię na budowanie widoczności w wyszukiwarce. W efekcie takich działań możesz oczekiwać napływu klientów z wyszukiwarki Google, czego oczywiście Ci życzę. Mam nadzieję, że wskazówki z tego filmu były dla Ciebie przydatne. Jeżeli szukasz osoby, która wykona dla Ciebie stronę internetową lub sklep, albo pomoże w SEO czy marketingu internetowym, sprawdź moją ofertę na stronie www.arturkosiński.pl. Będzie mi miło, jak zostawisz kciuk w górę pod filmem i zasubskrybujesz mój kanał. To już wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia następnym razem.